Turbokorcik. To ja, Turbokorcik. W sezonie szóstym, proszę Państwa, stawiamy na młodych gniewnych po Szwochu, po Recy, czas na Korta. Dawida Korta, Pogoń Szczecin. Dawid, słyszałem, że jesteś mocno przygotowany się do tego programu. Tak, była analiza Gabora. Aż tak? Tak, ale Jarek Fojut już zdradził moją całą analizę, czyli muszę zmienić plan. Okej, no dobrze. W takim razie czekamy. Miejmy nadzieję, że to będzie wspaniałe widowisko. Oby. Na pewno nie będę kiwał, bo nie umiem. Na pewno nie będziesz kiwał, bo nie umiesz? Tak, nie będę kiwał, bo nie umiem. Doszły mnie słuchy, że idziesz dzisiaj na maksa, bo bardzo chcesz być w przyszłym roku na gali Ekstraklasy. Tak, to jest najkrótsza droga do Ekstraklasy. Naprawdę? Do gali Ekstraklasy. No skoro tak uważasz, ja myślałem, że będziesz, wiesz, królem strzelców, coś takiego. W każdym razie, powodzenia. Ej, mówiłem, że nie będę kiwał, bo nie umiem. Nie będzie, bo nie umiem. Nie umiem. Prawdomówny. No nie umiem, no nie będę kiwał. Przecież teraz go kiwnę. Dobra. Ej, musisz mi pomóc w analizie. No mów. Rzucił się przed szan, czy nie? Rzuci się. Spójrz teraz. To już po czasie, jesteś ten program 108 minut. Mówił, że nie umie! Co mam zrobić? Pyta się, co ma zrobić. Bardzo proste. Nasze prawe okno. O kurde. No, chciałeś, to masz. Ale brawo! A, Jezus! Hej, jak stawisz, co? Brawo, Gabor! Ready? Nie, no jeszcze raz. Ogień! Hej! Hej, szczerze to wiedziałem, że to będzie, ale dałem im się pośmiać, nie? Tylko tak, żebym widział, kurde. Wcinam ja, by cię nie wyszło. W związku z twoim nazwiskiem mam do ciebie pytanie. Dżokowicz czy Federer? Dżokowicz. Mądrze. Lepszy jest, nie? Tak też uważam, no. Kurde, płachta broni lepiej niż Gabor, nie? Aj! Znowu płachta wygrała. Panowie, jaki jest plan? Plan jest taki, żeby zmotywować Dawida. Tak. Ponieważ ma problemy zdecydowanie ze strafieniem. Tak. Chcemy po prostu wstawić nasze głowy. Zobaczymy, którego nas nie lubi. Ja mam swojego faworyta. Ja też. Ja też się zobaczę. Dobrze, czekamy. Proszę, panowie. A Gabor też nie wstanie, co? Ja też go nie lubię. Wybierzcie sobie dziury. Plan jest taki, walić łysy. Yeah! Damy za to 5 punktów. Co? 25 chyba. Nie, no. No jak? Nie to, że trafiłem w dziurę, to jeszcze upolowałem łysego. No. Moim zdaniem trafiłeś w łysego bez dziury. Znaczy, jakkolwiek to brzmi. Nie. 5 punktów, deal? Nie, 10. Lepiej się zgodziłeś. Nie, 10. Tak bardzo się starałem. Na 10. Dziękuję, 5. Gratuluję. Dzięki. Pan no, Kort gotowy? Tak. Tak z przyczajki, nie? Dobra, dobra, tego nie było. Właśnie widzę, że przegotowy. Dawno nie wykonywałem rzutów rożnych. Co jest tyło? Panie trenerze, skarży się, że dawno nie wykorzystywał rzutów rożnych. A, rozumiem, dobra. Pan trener mówi, że głupie gadki. Za bardzo. Powiem więcej, dawno nie robiłeś i nie będziesz robił. Aha. Zmotywowany. Wystarczy dobra motywacja, brawo.
Tak! Raz! Zobacz, padnie. Ja brawo! No. Ale publiczność jaka zadowolona! Janusze, przestań, szkoda gadać, chodź. Nie, dobrze, dawaj szybko, wiatru nie mam, bo jak tu zawieje. Kiedyś zawiało i Zwolek przypadką bramkę strzelił z Jagiellonią, pamiętasz? Pamiętam. Ula la! No. Ale skupienie. Ej! 3-3 miało niewielu. Ty? Ja, Świerczewski, Rosicki, może nie? Chyba nie. Nie, też nie będę miał. Presja. Nie, weszłaby! Ona by weszła! Ale znowu z tego trafiłem. Z racji nazwiska masz do wyboru dwie piłki. To jest piłka profesjonalna, to jest taśma nieprofesjonalna, którą wybierasz. Ale tą też będziemy liczyć razy dwa. Ale też głowa... Tak. Nie, to nie. Dziękuję. 3, 2, 1. Pięć, 4, 3, 2, 1. No i góra! Yeah! 15 punktów do zdobycia tu jest. Dużo, może na galę pojadę. Może mam szansę. Ale pamiętaj, że to jest początek sezonu. Bardzo szybkie kręcenie. 3, 2, 1. Raz, 2. Pachnie wcinką! 13! Już tutaj zrobię! 14! 15! Pazernie! Pazernie! Pazernie Gordzi! Tak! Brawo! Ilu ich widzisz? Ilu ich widzisz? Na pewno trafiłem łysego, nie? No jak poszło? Chyba dobrze. Może na galę pojadę. Naprawdę? Mm. Chciałbyś, żeby ktoś ci tam wręczał statuetkę Turbo Kozaka? Nie, ale powiedz, jest to pewnego rodzaju nobilitacja, jest, prawda? Jest. Niby zabawa, ale... Bardzo chciałem w tym wystąpić, bo to jest zabawa, ale też duża rywalizacja. I można wygrać naprawdę... Połowę za karą. Połowę za karą. To jest taka nagroda główna, a dodatek... Statuetka to jest najważniejsze. Statuetka, nie? Na gali Ekstraklasy. A, mamy koszulkę naszą, meczową, tylko że wyjazdową. Łatwiej było podpisy zebrać na białej. Tak jest. Nowa, z inny już. Bardzo ładna, bardzo ładna. Mam do ciebie jedno pytanie. Super koszulka. Super. Piękna, pójdzie na licytację. Jak w ogóle ci się udało taki numer uzyskać? No przecież jest Zwoliński, jest Murawski i nagle Hort dycha. Sam nie wiem. Dawid, jakbyś nie wygrał, to nie przejmuj się, ja ci załatwię zaproszenie na galę. Serio? Mamy to na nagrane. Dzięki. Dzięki, dzięki. Pa, hej. Jesteś gość.